Piotr Fortuna, dzień dobry, witam Państwa w poranku z telewizją regionalną, oczywiście na sportowo. Dzisiaj wraz ze mną w studiu Maja Małodecka z Armii Polkowice. Witam Cię, Maju. Dzień dobry. Maja, powiedziałem Maja Małodecka z Armii Polkowice, może powinienem powiedzieć mistrzyni świata w kickboxingu, ponieważ właśnie ten medal leży przed Tobą i w ostatnim czasie w Budapeszcie o ten medal walczyłaś. Udało się wywalczyć mistrzostwo świata. Dużo razy, kiedy tu był Mateusz, Bartek czy Kacper, o Tobie wspominaliśmy, o Twoich sukcesach. Mistrzostwo świata bardzo cieszyło, czy już styl po tylu mistrzostwach, które zdobyłaś, to już była rutyna i kolejny dzień w pracy? Bardzo cieszyło, naprawdę byłam bardzo zadowolona. Bardzo długo czekałam na to. To był mój taki największy cel w amatorskim kickboxingu i myślę, że udało mi się osiągnąć ten cel, jak najbardziej. No właśnie, walka finałowa, jak wiemy, mistrzostwa świata też wiążą się gdzieś tam swoimi prawami. Często w jednej kategorii zawodników więcej, w drugiej mniej. W twojej akurat, ty miałaś akurat no, taki przypadek, że niestety stoczyłaś tylko jedną, tą finałową walkę. To może pokrótce, jak ciężka była ta walka dla ciebie? Przeciwniczka była bardzo niewygodna. Bardzo dużo klinczowała, co jest dla mnie, no nie jest wygodne, bo jestem niska, zawsze jestem najniższa w mojej kategorii, ale udało mi się z tym poradzić i wygrałam 3-0. Wszystkie trzy rundy prowadziłam. No tak, to jest, tak. To też jest, na pewno po każdej rundzie działa mocno na psychikę to, że masz tą świadomość, że tak. Prowadzisz walkę. Tak, tak, zdecydowanie. Później już przy końcówce też, jak trenerzy mi mówili, że już wygrywam 3-0, już kazali uciekać, nie bić się, żeby przypadkiem nie stało się coś nie tak. No tak, bo pewnie knockdowny są inaczej liczone. Tak, I można wtedy stracić. No właśnie, medal Mistrzostw Świata zdobyty, to można powiedzieć, że to takie twoje zwieńczenie juniorskiej kariery, no bo już wyżej dojść się nie da. Mhm. Jednak, no tak jak rozmawialiśmy przedtem i też miałem kilka razy przyjemność rozmawiać się, czy to z Bartkiem Uszyńskim, czy z Kacprem, to jeszcze jest plan, żebyś została na ten jeden rok w juniorach. Tak, tak, na pewno chcę zostać w przyszłym roku w juniorach. Co prawda mogłabym przyjść do seniorów, ale myślę, że jeszcze nabiorę sobie tutaj doświadczenia i dopiero wtedy przejdę do seniorki. No właśnie, jakie masz plany związane z tym sportem? Bo wiemy, że sport taki amatorski to jedno, a jednak zawodowe bicie się to drugie. Chociaż ty tych walk amatorskich na pewno masz sporo i nie jedna osoba mogłaby ci tej liczby pozazdrościć. Myślisz, że jesteś już tak trochę przygotowana na zawodostwo? Ciężko mi to powiedzieć. Myślę, że to najlepiej wiedzą trenerzy. Mhm. I jeżeli trenerzy zadecydują, że tak, to ja jestem otwarta i gotowa na różne wyzwania. Czyli jednak to jest taki kierunek w życiu, w którym chciałabyś podążyć? Tak, zdecydowanie tak. Tak. No na pewno też klub, w którym trenujesz, czyli Armia Polkowice, w ostatnim czasie no, jest takim jednym z topowych, jeżeli chodzi o wystawianie swoich zawodników do walk zawodowych. Już niedługo chociażby Marcin Nieciński będzie walczył na FEN. Wiemy, że Mateusz Janur jest pretendentem do tytułu mistrzowskiego FEN, więc też Mateusz Felkel walczy, żeby ten kickboxing wrócił na salony. To też na pewno obcując z tymi wszystkimi świetnymi zawodnikami, nakręca cię to i masz właśnie taką też nadzieję, że rzeczywiście to jest coś, co można robić, a nie co jest tylko marzeniem. Tak, tak. No, jak przychodzę zawsze na trening i widzę, jak wszyscy się przygotowują do tych zawodowych walk, no nie ukrywam, że też bym chciała. No właśnie. Mówisz, też bym chciała, ale może jeszcze wróćmy do samego początku. Skąd u Ciebie w ogóle się wzięło zainteresowanie do sztuk walk? Tak naprawdę to dzięki mojej mamie. Mama mnie kiedyś zaprowadziła po prostu do jednego z klubów w Głogowie. Poszłam na grupę na dzieci najpierw. Bardzo mi się spodobało. Później przeszłam na grupę zaawansowaną i tak zostałam. Tak zostałaś i no, ten talent też został rozpoznany, bo no tak jak wspomniałem, tych medali w różnych kategorii wiekowych to masz bez liku i to też na pewno mama musi być dumna i rodzice, że taką decyzję podjęli, bo jak nie dość, że trafili w coś, co ci się spodobało, no to jeszcze bardzo się w tym spełniasz.
Tak, no nikt się tego naprawdę nie spodziewał, że pójdę i zacznę coś osiągać tak naprawdę, bo poszłam tak naprawdę, żeby czuć się lepiej sama ze sobą. Tak, i nikt się nie spodziewał. Tata do tej pory czasami nie dowierza. I tak jakoś wyszło. Ale jestem bardzo zadowolona, że zostałam i się nie poddałam, bo początki też były ciężkie. No też pewnie dla takiej młodej osoby taka umiejętność walki i to też przede wszystkim taka samodyscyplina podnosi pewność siebie. Tak, zdecydowanie. Samodyscyplina jest naprawdę bardzo ważna, uważam. I dzięki temu też w szkole, jeszcze w podstawówce, byłam wzorowa przez 2 lata. No właśnie, bo też to jest na pewno ciekawe zagadnienie, które widzów może interesować, bo jesteś jednak no jeszcze uczennicą, tak? Tak. I jak ci się udaje godzić naukę z tak intensywnym sportem? No bo jednak to nie jest tylko pójście 2 razy w tygodniu na treningi w twoim przypadku, tylko jednak to już jest takie bardziej profesjonalne trenowanie. No, ja przeważnie jak trzeba, to uczę się w weekendy. Nieraz gdzieś po prostu na przerwach się pouczę też, sobie coś przypomnę. Ale nie idzie mi to jakoś ciężko. Czyli, radzę sobie bardzo dobrze. Czyli nie, szkoła nie cierpi względem treningów. Nie, nie. No i to jest, myślę, że jest nawet dobrze. To też jest, myślę, bardzo, bardzo ważne w tej kwestii. I tak jak mówisz, ta samodyscyplina w tym pomaga. I w ogóle tak patrząc na zainteresowanie, czy to kickboxingiem, czy MMA, to dość dużo młodzieży teraz się do tego garnie. Jest to modne, może tak ludzie przychodzą z mody, ale rzeczywiście trenerzy potrafią z tego coś wyciągnąć i czegoś nauczyć tą młodzież. Tak, też tak uważam, ale myślę, że przede wszystkim to ktoś musi chcieć coś osiągnąć, żeby tak się stało, bo mimo tego, że trener będzie próbował i ktoś nie będzie chciał, to się nie uda. No tak, a też akurat Armia Polkowice jest takim klubem, która przede wszystkim stawia na takie, Bartek Murzyński to często podkreśla, pierw zdrowie psychiczne, a dopiero później to, co dzieje się na macie. Tak, tak. Myślę, że ogólnie sport jakikolwiek jest bardzo dobry dla naszego zdrowia psychicznego, żeby oderwać się od rzeczywistości, właśnie pójść na przykład na matę i wyżyć się, wyżyć swoje emocje. No tak, na macie to szczególnie, tak. To szczególnie można, to jest na pewno. Mistrzostwo świata w twoich rękach, jakie następne cele przed Mają Młodecką? Jakie następne cele? No pewnie w amatorskich coś, dalej w juniorach starszych w następnym roku, może później w seniorce. I czekam na jakieś propozycje już od trenerów. Ja jestem gotowa i na różne propozycje i otwarta. Tak jest, więc radzę i polecam śledzić karierę tej młodej dziewczyny, tak. Bo na pewno dużo, dużo dobrego z tego będziemy mieli w regionie, tak jak zresztą z wielu zawodników Armii Polkowice. Moim Państwa gościem była Maja Młodecka, mistrzyni świata w kickboxingu juniorów starszych. Starszych. Tak jest, dziękuję Ci Maja za rozmowę. Dziękuję. A Państwa zachęcam do pozostania na naszej antenie, aby być na bieżąco z wydarzeniami z regionu. Do zobaczenia.